Jesteśmy na stoisku firmy Bikeline. Jest z nami Bartek, który nam opowie o kilku fajnych gadżetach przydatnych do kolarstwa górskiego, jak i również nowości szosowych. Bartek, słuchamy Ciebie. Witam. Chciałem przede wszystkim zaprezentować nowy produkt od Essie, Ovike. To jest nowy produkt. Przyleciał do nas prosto ze Stanów, z Kalifornii. Cóż, Ovika wykonana z tego samego materiału, z którego są wykonane Essie, czyli z silikonu. Jest tak samo fajnie sprężysta, o grubości 4 mm. No i nawija się dokładnie w ten sam sposób jak tradycyjną Ovikę. Jest to nowość, w sprzedaży znajdzie się za miesiąc. Będzie dostępna w 7 kolorach, niestety bez czerwonego. Dlaczego? Nie wiem. No dobrze, czerwonego nie będzie. Czerwonego nie będzie, tak. Bartek, druga rzecz, trzymasz w lewej ręce, to jest błotnik. Tak, to jest... To wygląda jak kartka papieru. No cóż, jest to nowy błotnik od firmy Mackinac, naszych angielskich przyjaciół. Wymyślili sobie błotnik do wszystkiego, tak? Czyli można go zastosować do roweru MTB, do roweru miejskiego i do roweru szosowego. Można go zwinąć. Po rozłożeniu wygląda w ten sposób. Ma różne poziomy ustawienia. Montuje się go do szysy podsiodłowej bądź też do rury podsiodłowej, tak? Z tyłu. No i on jest dosyć długi, także powinien wystarczyć do każdego roweru, który, prawda, możemy używać. No cóż. I tylko błotnik krótki, czy są też inne warianty? Akurat ten rear fender jest dostępny tylko w tej długości, natomiast mamy też butt fendery, które są montowane pod siodełka, są króciutkie, mają za zadanie ochronić tylko i wyłącznie tył, pieluszkę, tak? Oprócz tego mamy bendery fendery montowane na koronę widelca z przodu, krótkie, XL-e długie i oprócz tego jeszcze takie błotniczki na dolną rurę ramy, która ma jakby wspomóc ochronę twarzy albo całego ciała, tak? No dobrze, a co znaczy, że płynek zielony ciekawy? Żadna nowość, jest to slime, natomiast zajęliśmy się jego dystrybucją, będzie dostępny też mniej więcej za miesiąc, czekamy na nową dostawę, która płynie do nas ze Stanów. Będziemy dostarczali ten płyn do sklepów rowerowych. Co fajne? Fajne jest to, że ten płyn działa z dętkami. Nie trzeba specjalistycznych obręczy, nie trzeba specjalistycznych opon. Działa po prostu do dętki. Nalewamy do dętki, łata dętki. Zwykłe, najzwyklejsze dętki z marketu. Oprócz tego będziemy mieli jeszcze dętki z płynem już zalanym. Bardzo lekkie i też bardzo odporne, tak? Czyli masy dętek zaczynają się z uszczelniaczem już od 118 gram i są dostępne do szosy, do MTB w rozmiarach od 16 cali do 29, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ostatnia nowość to są klocki RDW, RWD, firma, która chwali się tym, że ich klocki są zupełnie inne, czy to prawda? Tak. Tak, klocki, w ogóle historia powstania tej firmy, założyciel tej firmy, współwłaściciel, produkuje klocki do motocykli, do sportów motorowych w ogóle, od 30 lat, oni wywodzą się z Anglii. No i w związku z tym, że jest zagorzałym użytkownikiem rowerów, stwierdził, że nie ma ani jednego producenta na rynku, który byłby w stanie wyprodukować produkt spełniający jego wysokie wymagania. Także wpadł na pomysł, że będzie produkował w swojej fabryce zupełnie inne klocki dla potrzeb MTB, tak? Co je różni? To są klocki spiekane, niby normalne, tak? Metaliczne spiekanie, natomiast one są błotoodporne. Po prostu można je używać w błocie, one się nie zużywają. Są brutalne, naprawdę brutalnie hamują. Są, krótko mówiąc, bardzo, bardzo mocne. Bardzo mocne. Bartku, dziękuję Ci bardzo za prezentację, no i czekamy na testy produktu.